Cześć, dzisiaj jesteśmy wieczorową porą w dosyć nietypowym miejscu, na nietypowym wydarzeniu. Poznać równie nietypowy sprzęt, bo za naszymi plecami wbrew pozorom znajduje się Ducati Scrambler Classic, który wcale nie wygląda na tę konstrukcję za sprawą człowieka, który siedzi obok mnie, który jest twórcą tego niezwykle indywidualnego motocyklowego projektu, który może również służyć do jazdy na co dzień. Cześć. Cześć. Powiedz mi, skąd w ogóle pomysł na taki motocykl, który, przypomnijmy, w standardzie na wyposażeniu ma mocowanie do deskorolki? Tak. Wiesz co, to jest to, że ten cały projekt jest współpracą między Paweł Słański i naszym warsztatu i on lubi deskorolki. Ta deskorolka w tym motocyklu wzięła się stąd, że moja fascynacja customami i całą tą kulturą wzięła się z deskorolki, która też mnie jako artystę czy tam projektanta stworzyła. W związku z czym to było naturalne, żeby połączyć te dwa żywioły. To jest taka twoja sygnatura, ta deska? Może nie sygnatura, tam się podpisałem, ale deskorolka jest częścią tego, czym jest jakby faktycznie to, czym się zajmuję na co dzień. Jest jeszcze jeden taki element, który wydaje mi się być dobrą zagadką dla wszystkich widzów jednoślad.pl. Niech spojrzą sobie na czoło motocykla i niech zadadzą pytanie, gdzie tutaj znajdują się kierunkowskazy, bo one tutaj są. Sam te kierunkowskazy wygląda jak trochę większa końcówka, jakaś tam klasyczna klamka. I skąd w ogóle ten pomysł, bo kupiliśmy te kierunkowskazy, widzieliśmy, o, to bardzo bliżej tego klamka. No i otrzymaliśmy to, jakieś tulejka w środku, odspawiliśmy i chyba 2-3 dni piławiliśmy to wszystko do tego poziomu, że wygląda jak oryginalna klamka. Naprawdę. Mi zajęło gdzieś mniej więcej 2 minuty dojście do tego, gdzie znajdują się kierunkowskazy. Z tyłu to też nie jest takie proste, co macie możliwość właśnie teraz zobaczyć. Ale powiedz mi, czy te kierunkowskazy były najtrudniejszym elementem całego tego projektu? Był trudny, ale to było raczej potrzebowane. Ja potrzebowałem bardzo dużo cierpliwości do tego. No, spodziewam się. To znaczy tej osoby, która tak robi, potrzebowała to. Ale były inne elementy, które były bardzo wymagające. Na przykład tej mocowanie do deskorolki, o którym mówisz. Mm-hmm. I najgorsze w takim projekcie jest zawsze tej elektryk. Tak naprawdę. Musisz być rzemieślnikiem, też elektrykiem przy okazji. Tak. Nie tylko designerem, bo większość prasy, powiedz mi, to jest prasa fizyczna czy koncepcyjna? Koncepcja. Koncepcja. Bo czasami to jest to, że zaczynasz coś robić i to nie do końca wychodzi się i potem myślisz, okej, dlaczego? I okazuje się, że to jest po prostu zła koncepcja. Koncepcja zła i nie myślałeś to sam końcu. Okay, to fajny pomysł, ale w końcu to nie działa, bo to i aby to. Trzeba też zwrócić uwagę na zbiornik paliwa. Paweł malował ten zbiornik i jak mówiłem już, to jest nasz wspólny projekt. I to jest to, że on, tak samo niż ja, to znaczy nasz warsztat, miał totalne wolne ręki, jak chodzi o nasz dział pracy. Mm-hmm. I na szczęście to bardzo fajne skomponuje się na jakiś tam całość, który wygląda jak jest po prostu, jak powinien w takim razie. Mój zamysł w pracy z kaskami czy z motocyklami jest taki, że ja dodaję swoją cegiełkę do tej sceny. Ta scena nie potrzebuje kolejnej osoby, która robi klasyczne rozwiązania w tradycyjny sposób, ponieważ od tego są już mistrzowie, którzy potrafią kreskę ciągnąć jak Elbanienko z Wrocławia w super piękny sposób, w super symetryczny sposób, bez żadnych jakby rozkminek, jak to zrobić i tak dalej. Szefowie od tego typu rzeczy już są. W związku z czym próbowanie dodawania czegoś od siebie w tym zakresie nie ma sensu. Ja dodaję od siebie coś,
dla ludzi, którzy są zainteresowani tym moim światem i w ten sposób to powinno działać. Nie chcę się zamykać w tym hermetycznym podejściu, bo ja go nie reprezentuję. Mm-hmm. Nie mam warsztatu, nie maluję tylko i wyłącznie motocykli i tylko i wyłącznie kasków, maluję bardzo różne rzeczy, mm-hmm. ale tą kulturę też gdzieś tam częściowo pokochałem, bo ona się łączy z tym, z tą kulturą, która mnie stworzyła. I to są, i jej korzenie są gdzieś właśnie w Kalifornii. Jeżeli okazałoby się, że właśnie ten egzemplarz jest moim wymarzonym, jeżeli chciałbym go nabyć, to mogę się udać po prostu do ciebie, do twojego warsztatu? Tak, jak najbardziej. I dla każdego, kto marzy o tego typu konstrukcji, jesteś w stanie stworzyć taki unikalny projekt w porozumieniu z klientem? Generalnie tak. Oczywiście to zależy trochę od wymarzenia klienta. To... Okej. Okay. Ale generalnie tak jesteśmy. I moim zdaniem widać tutaj ogromną ilość twojej pasji. O, dzięki. I podziwiam twoją cierpliwość i kreatywność. I serdeczne dzięki za tak pozytywne doznania wizualne dzisiaj i za to, że mogłem po raz kolejny zastanowić się, czy oby tego typu maszyna nie jest po prostu marzeniem moim, jeżeli chodzi o motocykl w przyszłości. Niezwykle piękny projekt. Dzięki bardzo. Dzięki.